Hej, z tej strony Pakul i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Command & Conquer Red Alert w edycji odświeżonej. Dobra, polecimy sobie trzeci raz do Hiszpanii, tym razem na misję pod tytułem Terapia Szokowa. Przygraniczne miasteczko wyraża wsparcie dla aliantów. To już nie są Sowieci, ale wrogowie naszego wielkiego imperium, a wrogów trzeba zniszczyć. Typowe klasyczne podejście Sowietów do sprawy. Weź elitarnych udarowców Stalina i pokaż wrogom żelazną potęgę armii radzieckiej. Bez wątpienia ten motłoch będzie szukał pomocy u znikomych sił alianckich w okolicy. Wszelkie żałosne wsparcie, jakie zdobędą, nie wystarczy. Zniszcz wszystkich, niech nic cię nie powstrzymuje. No dobra, czyli mamy misję dość mocno połączoną z udarowcami, z tego co rozumiem. To jest też dość ciekawa jednostka. Dostępna dopiero w dodatku Aftermath. O, jak pięknie, 10 udarowców na start dostaję. Brakuje mi w tej misji jednej rzeczy. Medyka albo inżyniera. Dlaczego? Bo jeżeli bym dostał jakiegokolwiek medyka, tak sobie myślę, to byłoby o tyle fajnie, że mógłbym ich leczyć. Jak gdybym mógł ich leczyć, to już byłoby nieco łatwiej. Natomiast no niestety nie ma tego medyka, więc muszę strasznie uważać, więc jak już stracę jednostkę, no to jednostka będzie stracona i koniec tematu. Aha, tutaj nie ma zejścia. Dobra, no to wygląda na to, że musimy gdzieś tutaj iść. Aha, tu jest koniec mapy na lewo. No dobra, to zobaczmy co mamy, a na prawo? A na prawo jest trochę więcej niestety, dobra. Zobaczmy jak wygląda mapa po te... Oho, jakiś czołg jedzie, zatrzymajmy się i spróbujmy do niego postrzelać wszyscy razem. Widzę, że jednak czołg ma nieco dalszy zasięg, więc raczej chyba lepiej walczyć... Oho! Mój główny wróg. Widzę, że łowcy, w sensie terenówki, to będą niestety, ale naszym przekleństwem. A mianowicie z tego względu, że no my jesteśmy piechotą, a piechota niestety ma słabe, słabą odporność przeciwko działkom, karabinom w sensie, a lepsze raczej przeciwko czołgom. No więc różnie to może się skończyć, więc raczej muszą się trzymać blisko. Nie rozchodzić się w żaden sposób, no i zobaczymy jak to pójdzie. Okej, okay, tutaj chyba jest z nich jakaś baza, z tego co rozumiem. Okej. Okay. Postrzelaliśmy do czegoś. O, zniszczyć to w pierwszej kolejności. Wow, ale oberwałem. Dobra, widzę, że takie niestety budyneczki to będą naszym przekleństwem nieco. Dobra, może sobie tych dajmy pod dwójkę, tych dajmy sobie pod jedynkę. Dobra, widzę, że tutaj mimo wszystko ktoś do nas strzela, nie podoba mi się to. Gdzieś stąd zaczynają do nas strzelać, więc sobie... Oho! No, nie! Dobra, mamy jakieś wsparcie. Dobra, zniszczmy sobie ten budynek. Dobra, dobrze, straciliśmy niestety trochę jednostek, z tego co widzę, ale też dostaliśmy wsparcie, więc podejdźmy sobie... Aaa, tego w pierwszej kolejności. Kurczę, trójka nam została, mało, strasznie mało. Strasznie mało. Nie wiem, nie zniszczę chyba tego czołgu w żaden sposób, a może się uda? Okej, udało się. Dobra, ale lecimy, bo to zawsze będę miał dwie dodatkowe jednostki, nawet jak będą miały resztkę life'a. Czyli dwa dodatkowe uderzenia, więc to jest dobra wiadomość. Więc to jest okej. Kurczę, mało, mamy ich siódemkę. Jedno wejście na bazę, a tak oberwałem dość mocno właściwie. Dobra, chodźmy nimi, podejdźmy sobie nimi tutaj mimo wszystko.
Dobra, zbindujmy sobie ich wszystkich pod jedynkę. No i co? I spróbujmy rozwalić tą bazę. Zobaczmy, co tu mają za budynki. Okej, tutaj mają radar. I się cofnijmy może mimo wszystko jednak. Okej, znowu jakieś wsparcie z tego, co widzę. A nie, tutaj tym razem, dobra. Śmigłowiec dostajemy, super. O, i kolejnych udarowców. Kurczę, dajcie ludzie jednego medyka, co najmniej. Fajnie by było. No dobra, mamy ich całkiem niezłą ilość. Myślę, że może teraz warto byłoby tutaj na dół gdzieś podejść. Albo może górę najpierw zwiedzić. Trochę mam z tym dylemat, nie wiem, jak będzie lepiej. Dobra, chodźmy górą, jak już idziemy wybrzeżem, to chodźmy wybrzeżem, może przyjedzie coś, co nas wspomoże. Wow! Strzelać, strzelać, strzelać do tej wieżyczki. A niestety znowu straciłem mnóstwo udarowców. Została mi piątka, szóstka ich właściwie, tak? 3 plus 3. Ale to popsułem. Mogłem jednak iść na dół. No niestety, tak to już jest. Jak się nie zna mapy, prawda? Więc ja mapy niestety, ale nie znam. Mamy ich zaledwie 6, a było chyba prawie z 10. No wykończył nas tam ten bunkier. Jeszcze jeden bunkier, jak nam po drodze się pojawi, to nie wiem, czy dam radę go powstrzymać. 5, tak, 6 udarowców mamy niestety tylko. Tak jak mówię, medyka by się przydał mieć. Może ta plansza jest skonstruowana tak, że gdzieś tam niżej jest jakiś medyk. Okej, okay. Zatrzymaj ich, zniszcz miasteczko, okej, okay, no. Ja mamy znowu jakieś posiłki. Ha! Mówiłem, że dostaniemy. Możemy to zniszczyć? Okej, coś tutaj zniszczyłem. Ale widzę, że niestety większość z nich uciekła. Okej, widzę, że dostaliśmy. Oh yeah, inżynierów. W ogóle widzę, fajne jednostki dostaliśmy, ale teraz będziemy potrzebować niestety trochę. Potrzebować trochę zasobów, chyba żeby przejąć jakiś drogi budynek i go sprzedać, więc to może by to miało sens. Dobra, ale widzę, że mamy V2, a V2 jest dobrą jednostką tak naprawdę do niszczenia. V2 jest dobrą jednostką do niszczenia wieżyczek, więc to jest dobra informacja. Nie wiem, czy zdążę coś porobić, nie? Aj, a może jakby zacząć w inny sposób, w sensie, żeby tutaj przyjść w pierwszej kolejności. Zniszczyć tą wioskę, na przykład. I po zniszczeniu tej wioski przejąć jakieś koszary, które się znajdowały tutaj. No nie wiem, znowu pewnie gram misję na odwrót, jak mam już to w zwyczaju grać, nie po kolei. Ale no, jest możliwe do Myślę, że jest to możliwe do ukończenia tej misji. Dobra, dajmy sobie ich pod trójkę. Mam nadzieję, tu mamy wielką bombę atomową. Dobra, górną część mapy mamy odkrytą. Środek raczej też. Tutaj podejrzewam jest jakaś kolejna wioska albo kolejna... mapa, nie wiem. Znaczy kolejna baza albo kolejna wioska. Ale teraz, mając V2, powinno iść nieco łatwiej. Powinno. Dobra, weźmy sobie tutaj, przejdźmy tymi udarowcami. No tą V2 muszę się martwić jako oko w głowie, to jest bardziej jako... jako pojazd wsparcia i muszę się z tym liczyć. Żeby nie kombinować nic głupiego. Z tą V2. Power on!
Czy ja dobrze widzę? Leczonko? Leczonko dla naszych udarowców, ale super. Dobra, przynajmniej teraz nie będę narzekał, że medyka potrzebuję. Więc to jest dobra wiadomość. Znaczy, nie powinienem tak chodzić tutaj, bo nie wiem, co tutaj mnie czeka właściwie. Więc raczej tak dość dużo ryzykuję. Dobra, ale coś mi mówi, że teraz powinienem chyba... Aha, tutaj gdzieś się nie dostanę. Okej. Chyba teraz tam powinienem iść, a ja pójdę na odwrót i spróbuję się dostać gdzieś tutaj. Podjadę sobie gdzieś tu fogbójką, zobaczymy, co ona zrobi. Okej, ale widzę, że tutaj raczej tą fogbójką za dużo nie zrobię. Tak, bo tutaj wszędzie mam rzekę, więc przez tą rzekę w żaden sposób się tutaj nie przedostanę. Więc jedyna opcja to iść tutaj. Fogbójką sobie podjedziemy tam. A nim sobie podjedziemy tutaj. No bo jak inaczej, tutaj może jeszcze trochę nieco odkryjemy. Okej, a tutaj nie strzela, widzę. Bo tutaj też raczej nie będzie strzelał, bo pewnie za daleko. Ale kto wie, może. Dobra, tutaj żadnych wież nie ma, bo by fogbójka namierzyła z automatu tą wieżę. No ale dobra, to jest... istotna wiedza dla mnie. A za co prawda została zniszczona, ale... Dobra, i co? Jeszcze poszczelamy, czy nie poszczelamy? Nie bardzo, co? Dobra, no to co? Podjedziemy sobie tutaj fogwójką i sobie strzelimy tutaj do nich. A udarowcami sobie idziemy dalej. Powoli, powoli, żeby na wieżę jakąś się nie natknąć. Bo teraz jak się natkniemy na jakąś wieżę, to mamy możliwość użycia fogbójki, żeby ją zniszczyć, więc to jest dobra informacja. No i druga dobra informacja jest taka, że mamy wóz z bombą atomową, którego możemy użyć właściwie do zniszczenia bazy wroga, tylko nie wiem jeszcze, gdzie ta baza wroga jest, ale podejrzewam, że gdzieś tutaj w prawym dolnym rogu. Tak myślę. Dobra, podejdźmy sobie nimi tutaj. 6 udarowców. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Tak szczerze powiedziawszy, mam nadzieję. Oho. Okej. Widzę czołgi niestety, które nas tutaj teraz będą niepokoić. Dobra, widzę, że to jest też jakaś taktyka, żeby z fałdwójki robić przynętę. Okej, mamy jakieś wsparcie znowu gdzieś, nie wiem gdzie tym razem. Okej, tutaj widzę leci śmigłowiec. Dobra, tym fałdwójką sobie załatwmy tutaj sprawę. Chyba zniszczyłem szpital, więc... Wydaje mi się, że to chyba właściwie najważniejszy budynek tam. I teraz wszyscy będą tam jeździć do tego szpitala, a tego szpitala tutaj już nie ma. Więc to jest też taka dobra wiadomość. Dobra, wyszczel, wyszczel, wyszczel. Pięknie, wyszczelona. No dobra, mamy tych udarowców nieco więcej. Tutaj mamy... O! Tutaj powinniśmy coś dostać. A jednak nic nie dostajemy. Dobra. Trochę słabo mimo wszystko. Dobra, tymi myślę możemy sobie podejść tutaj w ruch mapy, ale widzę, że cały czas, przez całą misję, pierwsze skrzypce właściwie grają udarowcy. Chodzimy i robimy nimi pożogę. No i dobrze. Zastanawiam się, po co nam tutaj inżynierowie tak naprawdę. To mnie też dość zastanawia. Wow! Okej. Czyli tutaj było coś, ale tego już nie ma, ponieważ odpaliłem V2 w to.
No dobra, idziemy dalej w każdym razie. Tak, podwójką sobie myślę możemy podjechać. Nieco. Aha, tutaj była jakaś taka zapora. Dość intensywna. Żeby, jeśli mogę tak to nazwać, w sensie dość niebezpieczna, bo złożona z beczek. Ale widzę, że już jej nie ma, ponieważ została zniszczona. Dobra. Okej, mamy leczonko. Leczonko się zawsze przyda do wszystkich naszych jednostek. Więc spoko. Ja tam widzę żniwiarka. Skoro tam widzę żniwiarkę, to chyba stoimy do wejścia do jakiejś ich większej bazy. Tak mi się wydaje. Przynajmniej. Teraz tylko, żeby tego nie popsuć. Jakoś specjalnie. A pewnie będą mieli do wejścia, na wejściu do bazy jakieś specjalne obrony. Mam tu na myśli jakieś karabiny maszynowe albo coś takiego. Nie wiem, być może się mylę. W każdym razie musimy pamiętać o tym, że mamy ciężarówkę z bombą atomową i nie wolno jej nam stracić. No, ale kto wie, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, tam chyba jest przejście w ogóle do nich, do bazy. Myślałem o tym, żeby podjechać tą V2, ale boję się oberwać... Aha, tutaj widzę, że jest też wejście do bazy. Tak, sobie tutaj podjedziemy tą V2. Artylerię mają. Ale to popsułem, mają tutaj artylerię. Dobra, spróbujemy w takim razie tyłem wejść. Mam nadzieję, że na tyle nie będą mieli artylerii. Dobra, podejdźmy sobie tutaj też tą V2. To jest w sumie jak mogą mnie mieć, jak... Ja widzę, że ta V2 jest chyba tutaj przeznaczona do niszczenia, tej artylerii. Nie wiem, czy dobrze to wykombinowuję, czy nie. W każdym razie nie byłoby fajnie, jakby artyleria zniszczyła mi moją bombę atomową. Chociaż w sumie, tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy od bomby atomowej V2 nie jest lepsza. W tym konkretnym jednym przypadku, z tego względu, że ma zasięg, jest odnawialna artyleria, niestety, znaczy artyleria, bomba atomowa niestety nie jest odnawialna. Dobra, podjedźmy sobie tutaj tą V2, może coś namierzy, nie, nic nie namierzyła. Tak po trochu jadę. Ale widzę, że nic nie namierza, żadnych jednostek, żadnych budynków. Dobra. Okej. No, teraz sobie poczekamy. Nie zużyjemy udarowców, mamy ich 10, więc nie najgorzej. Poczekamy sobie aż zniszczy budynek. Podjedziemy sobie teraz tutaj, elegancko. Może z automatu się przerzuci na kolejny bunkier, jeżeli oczywiście tutaj taki był, gorzej jak nie było. A ja czekam po prostu bezsensownie. Robimy sobie jednego udarowca. Tak, żeby reszta nie obrywała. Aha, o to chodziło właśnie. No i niestety straciłem jednego udarowca. Ale trochę się spodziewałem, że tutaj będzie właśnie taki budynek. I tu chyba mają główną bazę. Ja myślę, że tam dobrze byłoby wjechać. Okej, widzę czołgi Tesli, więc o, kolejni udarowcy, super. Tak, wejdźmy sobie tam, może, tą ciężarówką. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Ja bym sobie tutaj odpalił na przykład. Okej. Dobra. Okej, widzę uboty tutaj tak samo, więc to też jest dobra informacja. Dobra, zniszczmy im dopływ
dopływ gotówki. Dobra, widzę, że teraz mamy taką armię, że... Straciłem V2. Dobra, wsparcia już raczej nie dostaniemy. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ci inżynierowie teraz będą nam koniecznie potrzebni. Chociaż w sumie mam pewien plan. Dobra, mamy inżynierów. Przejmijmy sobie to. Przejmijmy sobie to. I jednego inżyniera mamy jeszcze wolnego. Budujmy medyka. To sprzedajmy. Buduje nam medyka? On buduje nam może medyka. Waiting orders. Let's start. Vehicle report. Affirmative. Report acknowledged. A to chyba już ostatni. Affirmative. Acknowledged. Ostatni pojazd. Mission? Tak, misja wykonana. Fajna misja z tymi udarowcami. Nie była też jakaś specjalnie skomplikowana, ale ja trzeba byłoby ją chyba inaczej trochę zagrać. Trzeba byłoby ją chyba zagrać, że trzeba było iść najpierw w prawy górny róg, a potem dopiero w lewy, żeby zniszczyć szpital i dopiero potem do głównej bazy na dole. No ale nie wiedziałem, jak wygląda mapa, bo to było moje pierwsze podejście, więc po prostu podszedłem do tej misji w taki sposób, w jaki uważałem. Dobra, zobaczmy sobie w galerii dodatków. Mike, portret żołnierza w kostiumie. Dobra, ja w każdym razie z mojej strony bardzo dziękuję za kolejny odcinek. Zapraszam oczywiście na następny. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.